Cześć, z tej strony Mateusz z firmy Dobre Kotły. Idzie dresiarz sobie leśną ścieżką, spotyka go leśniczy i mówi: a gdzie ty idziesz? Po, ziomki. Moi drodzy, jesteśmy dzisiaj na przeglądzie rocznym kotła EI 15 kW i chciałem wam pokazać ciekawostkę. Zobaczcie, dom przerobiony z byłej stodoły. Częściowo można powiedzieć docieplony. Remontowany od podstaw cały dom. Tutaj znajduje się kotłownia, moi drodzy, i zobaczcie, tak w środku, w tym momencie go otworzyłem, jeszcze go nie czyściłem, wcześniej go przygotowywał użytkownik, jeszcze nie wyjmowałem palnika, będę go wyjmował, ale widać, że pelet jest jak najbardziej ok. Otwory są odsłonięte, więc wszystko jest tutaj dobrze. Znajduje się podłogówka, ale ciekawostka. Taki mały dom, około 160 m kwadratowych i pochłania około 5 ton peletu na cały rok. Myślałem, że jest to winą docieplenia tego domu, winą docieplenia dachu, bo to można popełnić błędy przy blachodachówce, która tutaj się znajduje. Ale użytkownik się przyznał i powiedział, że temperaturę, którą utrzymuje w domu, to jest około 28 stopni. Jesteśmy na przestrzeni otwartej, więc zobaczcie, mamy całą przestrzeń otwartą dookoła, więc ten dom jest narażony dosyć mocno na różnego rodzaju warunki atmosferyczne. No ale temperatura, która jest tutaj utrzymywana, to naprawdę jest wysoka. Kocioł jest zadbany. Na chwilę obecną go chłodzimy, bo klient go nie wyłączył na czas. Mamy go nagrzanego. Za chwilę nam spadnie temperatura i będziemy zabierać się do przeglądu. Więc pamiętajcie, moi drodzy, temperatura musi skądś się wziąć. Nie oszukamy fizyki. Jeżeli chcemy mieć wyższą temperaturę, to nie spalimy 2-3 tony peletu, bo nie ma realnej możliwości, chyba że to jest dom naprawdę bardzo dobrze docieplony i posiada jeszcze bufor, to wtedy tak, ale przy takim domu, jaki tu tam mamy, to naprawdę to jest świetny wynik przy tak wysokiej temperaturze z ciepłą wodą użytkową. Dajcie mi suba, dajcie lajka, wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Cześć!